ciągu ostatnich lat przeznaczyliśmy na inwestycje 183 miliony złotych. Z tej kwoty 100 milionów pochodziło ze środków unijnych, środków budżetu państwa, środków wojewódzkich. To między innymi dzięki wsparciu z funduszy unijnych przed kilkoma laty jako jedna z pierwszych gmin w Małopolsce Brzesko uruchomiło strefę aktywności gospodarczej na Pomiańskim Stoku. Znalazło tu pracę kilkaset osób w różnych dziedzinach usług, produkcji i handlu. Pomiański Stok to także miejsce, gdzie dzięki pełnej infrastrukturze rozwija się budownictwo jedno- i wielorodzinne. Na terenie naszej gminy są także tereny inwestycyjne należące do miejscowych przedsiębiorców. Mowa tu o ponad 30-hektarowym gruncie na pograniczu Brzeska i Jadownik. Dzięki współpracy z przedsiębiorcami podpisaliśmy porozumienie o budowie drogi do tych terenów. Gmina wykonała już dokumentację tej drogi. To znaczący krok do realizacji strefy aktywności gospodarczej. Przejęliśmy tereny w Buczu, na które są już chętni przedsiębiorcy, aby tam inwestować. Uchwaliliśmy plany zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczając tereny pod działalność gospodarczą przy mającym powstać w zjeździe w kierunku Nowego Sącza. Dobra współpraca z największymi przedsiębiorstwami zaowocowała kolejnymi projektami. Jednym z ważniejszych jest budowa bezkolizyjnego zjazdu do Browaru, dzięki któremu ulica Browarna będzie wolna od ciężkiego transportu samochodowego. Ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 realizujemy 40 projektów. Są to projekty infrastrukturalne, promocyjne, społeczne, edukacyjne i te związane z ochroną środowiska. W latach 2013-2017 z każdej wydanej złotówki na inwestycje tylko 9 groszy było z kredytu. Reszta to środki własne gminy oraz środki pozyskane z programów pomocowych.